PZU Park to jest budynek, który jest niejako uszyty na miarę potrzeb naszej organizacji. Bardzo miło i bardzo fajnie dać pracownikom takie miejsca pracy, które no, będą ich cieszyć, pomagać im w skupieniu, w zorganizowaniu, w porozumieniu. I myślę, że ten budynek, w którym teraz jesteśmy, spełnia te wymogi. Zależało naszemu klientowi na tym, żeby to było miejsce, które ściąga młode talenty, które też oferuje fajne środowisko pracy. Tutaj przenosi się tak naprawdę centrum biurowe Warszawy, a co zresztą widać dookoła, plus jeszcze rozpoczęte budowy, co tylko potwierdza, że wybraliśmy dobrze. Przede wszystkim bardzo łatwo do niego dojechać, bo jest w świetnym punkcie, jest przy stacji metra, jest tutaj wiele autobusów, tramwajów, więc to jest super. Oczywiście dbamy też o ekologię i dbamy o tych, którzy korzystają z rowerów. Zmieniliśmy nie tylko adres, ale zmieniliśmy całe nasze myślenie o środowisku pracy. Więc tak naprawdę ta zmiana to nie są tylko nieruchomości, ale to jest też tak naprawdę obszar HR-ów i technologii. To biuro było już dostosowane do tego modelu, który wprowadziliśmy. Mamy możliwość i pracy z domu, i pracy z biura. Zachęcamy do przychodzenia do biura i zresztą nie musimy też do końca zachęcać, bo naprawdę ta przestrzeń to jest ta odpowiedź, jak nam się i czy nam się udało. Klient zadbał o to, żeby jego pracownicy mieli i chwilę na relaks, czyli jest siłownia wewnętrzna, ale też żeby duże spotkania czy szkolenia mogły odbywać się też na tych przestrzeniach, więc mamy ogromne centrum konferencyjne, studio nagrań i wiele innych takich powierzchni właśnie w sky office'ach, które oferowaliśmy, czyli powierzchniach wysokich na kilkanaście metrów z cudownym widokiem na centrum miasta, że tak, chce się tam być po prostu. W tym budynku to po pierwsze tak dobrze się czuję, bo jest bardzo dobra wentylacja, bardzo dobra klimatyzacja, ale tak osobiście to najbardziej cieszą mnie widoki. No, tego nie ma w innych budynkach. To jest wspaniałe móc obserwować Warszawę z 30 któregoś piętra. Osobiście najbardziej mi się podoba taras na 35 piętrze z fantastycznym widokiem, idealnie zaprojektowany. Bardzo dużo zieleni, idealne miejsce do spotkań różnorakich, formalnych, mniej formalnych. Ściana zielona, która jest przy wejściu. To wszystko świadczy o tym, że taki budynek, który oferuje takie możliwości, po prostu polepsza to środowisko pracy. Na przestrzeni przeszło 2 lat nasza współpraca była oparta nie tylko na uzgodnionym i sprawnym modelu komunikacji, ale przede wszystkim na wzajemnym zaufaniu i szacunku, bez których nie nagrywalibyśmy tego materiału. Było to oczywiście dla nas bardzo duże wyzwanie pod względem projektowym, ale mogę potwierdzić, że budynek był na tyle elastyczny, że byliśmy w stanie spełnić wszystkie oczekiwania klienta, które w danym momencie były potrzebne. Stawiamy na ekologię i bardzo cieszymy się, że ten budynek nam pomaga w tym zadaniu. Nasze biuro zdecydowanie się wpisuje w zrównoważony rozwój. To widać chociażby po technologiach zastosowanych w tym budynku. A tutaj myślę o systemie oszczędzania wody, gdzie jest wykorzystywana tak zwana szara woda. To są systemy, które bardzo ograniczają zużycie energii elektrycznej. A no jakby wszechobecna ilość zieleni, która też jest bardzo istotna. Podczas projektowania aranżacji biurowej dla PZU certyfikacje były również ważne dla naszego klienta. Platinum, Well Gold oraz certyfikacja bez barier z Fundacji Integracja. Nasz klient podczas projektowania aranżacji brał te parametry bardzo pod uwagę i również dostosował swoją przestrzeń do osób z niepełnosprawnością. Na 6 miesięcy przed docelowym przekazaniem pomieszczeń zaczęliśmy organizować regularne wycieczki dla przyszłych użytkowników, tak aby mieli możliwość zapoznania się z nowym środowiskiem pracy i funkcjami, które czekają na nich w budynku. Niedługo po przeprowadzce mieliśmy okazję wspólnie zorganizować wielki event otwarcia budynku w formule zielonej edukacji, gdzie intensywnie dzieliliśmy się naszą wiedzą z zakresu ekologii i well-beingu, a w całym przedsięwzięciu udział wzięło kilka tysięcy pracowników grupy PZU. Moment oddania pomieszczeń był niewątpliwie punktem kulminacyjnym całego procesu.
bardzo dużo pozytywnej energii po obu stronach, bardzo dużo ciepłych reakcji ze strony pracowników i przedstawicieli grupy PZU, którzy byli pod ogromnym wrażeniem finalnego efektu naszej współpracy. Dla mnie osobiście bardzo wyjątkowa chwila, wielka duma i poczucie wewnętrznej satysfakcji. Lekcja jest z tego taka, że nawet jeżeli konkurencja jest mocna i już się wydaje, że no nie, to jest niemożliwe, że to się uda, no to nie odpuszczać i robić swoje i pamiętać o tej jakości obsługi, którą trzeba zawsze dostarczać na najwyższym poziomie.